No słuchajcie, usiadł pierwszy gołąb z Brukseli. A, nie zdążyłam nagrać. Akurat tutaj rozmawiałam ze szwagierką, ale idziemy. I to słuchajcie, ten gołąb, którego obstawialiśmy. Belk. Belk, słuchajcie, z 17 roku, stary, doświadczony gołąb. To jest oryginalny Jansen. Także jest, zobaczcie, 15:35. Aha, dobra, mamy kamerę zewnętrzną, więc będzie widać, jak on siada. Krzysiek musi zgłosić. Więc no, zgodnie z przewidywaniami, przed 16, no mówiliśmy 16, ale przed 16, tak, mamy pierwszego gołębia z Brukseli. Okej. Okay. Ale co, liczyliśmy na niego, Krzysiek, nie? Na tego belga starego, że on usiądzie. No i jest pierwszy. No, słuchajcie. Niesamowite. Drugi gołąb z Brukseli siada. Drugi z pięciu. Kurde. Zdążyłam dosłownie wejść do domu. A zamknęliśmy wlotkę, żeby było właśnie widać. Jest samiczka. Pięknie. No pięknie. No już po prostu szok. Druga siadła teraz. No jest. 650. Druga, czyli zobaczcie, 35 siada belk, 44 mamy drugiego gołębia. Samiczka. Bardzo fajnie. Okej, okay. Słuchajcie, zamykamy wlotkę, bo no nie wiadomo, czy one tak ładnie tutaj teraz przyjdą, cała reszta, ale będziemy mieli tutaj obraz, jak ktoś będzie siedział na wlotce, to będzie widać. Okej, okay. Fajnie, fajnie. Bruksela. Drugi gołąb. A zobaczcie, jak się wypogodziło. Pięknie, pięknie. Słuchajcie, mamy trzeciego z Brukseli. Samczek. Okej. Okay. Czyli trójeczka. To jest trójka. No właśnie. On już odbity, nie? Aha, tak, 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 odbił się. Czyli trójka, moi drodzy. Z Brukseli. No, po długiej przerwie, słuchajcie, bo samica odbiła się 44, a teraz mamy 16:43, także trzeci gołąb. Czekamy na jeszcze dwa. Kochani, mamy czwartego gołębia z Brukseli. Melduje się nasz krasiak. Nasz pewniak. Myślałam, że on będzie trochę szybciej, ale... Ale jest. Proszę bardzo. Także czwarty z pięciu. Zaraz zobaczymy, który się melduje. Pięknie. No chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Przepraszam. Okej. No i już patrzymy. 17:17, proszę bardzo. Jest nasz czwarty gołąb z Brukseli. Chodź, chodź. O, pięknie. Wszedł sobie drzwiami. Już jest odbity. Zapraszamy. Zapraszamy. Ale się zrobił tłok, moi drodzy. No i widzicie, już rywal siedział, słuchajcie. W celi. 6-2-1. Mój pupil, który mi ostatnio zawodzi.
Chociaż dzisiaj przyszedł bardzo ładnie z maratonu, trzeba przyznać, no ale taki lot z wiatrem, no nie wiem, dobra, mniejsza z tym, akurat mówimy o Brukseli, czyli co, jest 4, moi kochani, 4 z 5, zostaje nam jeszcze jeden, no fajnie, fajnie to wszystko wyszło, naprawdę przyzwoicie, kurczę, jestem bardzo, bardzo zadowolona, nie będę ukrywać tego. Pomimo tego, że no wiadomo, ja już się powtarzam teraz, wiatr nam tutaj pomógł, tak, ale to mówię, to jest, słuchajcie, z tymi wiatrami też różnie, tak, bo niestety czasami przy tych wiatrach loty mogą nie wyjść, tak, i to bardzo nie wyjść, a tutaj jest naprawdę fajnie. Aha, i tutaj zobaczcie, jeszcze tutaj nasz 8-8. Marczewski roczny, zwichrowany, który zobaczcie, jak sobie ładnie radzi, tak? Słuchajcie, uruchomiliśmy go jakieś 3-4 tygodnie temu i zobaczcie, i naprawdę idzie też cały czas równiutko, no jestem zszokowana i mile zaskoczona oczywiście. Ale dobra, to tyle, moi drodzy. Czekamy, czyli na jeszcze jednego gołębia z Brukseli, natomiast z maratonu brakuje nam gołębi 2. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Nie wiem, czy się jeszcze dzisiaj pojawię, bo mamy jeszcze dzisiaj mały plan na dzisiejszy wieczór. Gdybym się nie pojawiła, może jutro coś dogram. Jeśli jutro nie dogram, to moi drodzy, będziemy kończyć no tym, co mamy na dzisiaj, tak? Czyli ogólnie bardzo dobrze. Czekamy tylko na listy. A listy nam wszystko pokażą. Ale na pewno jest fajnie, moi kochani. Także bardzo zadowolona Kasia. Żegna się dzisiaj z Wami. Pozdrawiam. Dobry lot.